Siemanko, ja jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z Need for Speed Heat. Jako członek EA Games Changers mogę nagrywać tę grę wcześniej, także dzięki bardzo EA za podesłanie kodu mi do niej i dostępu wcześniej. Moi drodzy, lecimy na kolejny wyścig. Ostatnio skończyliśmy sobie w tym miejscu, gonią nas cały czas pały, szukają nas wszędzie, ale my się nie dajemy. Coraz odkrywamy tutaj nowe rzeczy, nowe jakieś billboardy do skoszenia, nowe radary do ogarnięcia, jakieś malowania dziwne, nie wiem do czego to jest, ale zaraz sobie to pewnie wszystko poogarniamy na spokojnie. Teraz chodźmy sobie na kolejny wyścig, który... A, dobra, mam poziom trudności trudny teraz ustawiony, więc powinno być no dużo trudniej, ale jak będzie, to zobaczymy. Zalałem nowy kubek herbaty, lecimy. Uła. Dobra, pustynny bug. Jak się nazywa chyba ten wyścig, coś, nie wiem. Dobra, lecimy. Czekam, kiedy będę mógł kupić jakiś nowy samochód. Trochę trzeba tutaj... A kur... Co? Pokaż mi ten samochód! Ho-ho! To jest Acura NSX, zdaje się. Nie, NSX to była ta sportowa. A to jest RSX chyba. NSX to jest ta taka, co wygląda jak Lamborghini. Albo Ferrari. Kurde, chcę mieć tą furę. To jest fajne. To jest chyba RSX, z tego co kojarzę. Zobaczymy po wyścigu, może się pojawi model samochodu. Nie jestem pewny. Ale kurde, to jest samochód z chyba drugiego Undergrounda, z tego co kojarzę. Ja byłem nim podjarany jak świeczka na Boże Narodzenie. Na wszystkich zmarłych tam. Wszystkich świętych. Oh yeah. Dobra, lecimy. Ciekawe w ogóle, czy osoby, które są odpowiedzialne za publikację wszystkich tych gier, wiedzą, że w Polsce na jesień jest jedno z najsmutniejszych w ciągu roku świąt, czyli święto zmarłych. A oni wypuszczają gry wtedy, no co jest? Powinniśmy się cieszyć chyba nowymi grami, a nie smucić, nie? Dobra, jak zwykle goni nas pościg. Jesteśmy na wyścigu nocnym, cały czas spada tutaj deszcz, ja nie wiem. Ale powiem wam jedną rzecz, w pierwszym odcinku ustawialiśmy sobie ustawienia graficzne, więc jakby ktoś tam z was chciał widzieć, jakie te ustawienia graficzne tutaj wyglądają w grze, to niech zajrzy do pierwszego odcinka, tam wszystko jest. W każdym razie ustawienia graficzne są maksymalne i ten komputer... Też specyfikację komputera macie w opisie tego filmu, ale ten mój komputer zaraz wypali tu dziurę w podłodze, on tam cały czas chodzi na najwyższych obrotach. Serio. Ja nie wiem, czy ten Need for Speed ma aż takie wysokie wymagania graficzne. Nie, no, ładnie gra wygląda, tak? Ale przypominam, ta gra musi też chodzić na konsolach, więc z obecnej generacji, czyli starej już prawie. Nie? Oh yeah. Moi drodzy, przypominam wam tylko, że live'y będą teraz prowadzone na stronce luceklive.pl. Jak wejdziecie sobie na tą stronkę, to tam będziecie mogli sobie streamki moje oglądać. Nie musicie się logować na Facebooka, aczkolwiek ten stream będzie z Facebooka. Będziecie mieli tam oddzielny czat dla osób, które po prostu nie chcą, wiecie, sobie zakładać konta na fejsie i tam się ujawniać, chcą mieć swój nick, nie ma problemu, teraz możecie mieć tam konto, wystarczy założyć je raz, dwa i możecie ze mną pisać, wbijać na streamki, robić konwoje w ETS-ie, dołączać do nich, czy tam grać w Forza Horizon, proszę bardzo, teraz zrobiłem coś takiego dla was, że macie taką opcję, a logować się na fejsa nie musicie specjalnie, nie? Czy nie? Fajnie chyba. Dobra. Ty, jak mam samochód zniszczony. Słuchajcie, jak dowiozę... Czekaj. Chodźmy na kolejny wyścig. Będą nas tu gonić. Musimy przejechać przez jakiś warsztat. Na ostatnim ra... O, jest tutaj coś nowego. Ostatnim ra... Shit. Ostatnim razem, jak jechałem tym samochodem, to prawie kompletnie go zniszczyłem. I jak przejechałem przez stację naprawczą, to
pokazało mi, że zostało mi kilka naprawień tylko. Nie wiem jak będzie teraz, ale trzeba uważać na te zniszczenia, cholera, nie widzę tutaj, no, nigdzie w pobliżu naprawialni. Jeśli słyszycie to, dźwięk tego samochodu, to teraz mi zaczęło wszystko tam piszczeć od przodu. Czekaj, może wezmę kamerę z maski. I tak, na liczniku pojawia się awaria i teraz wjeżdżamy tutaj. Tak, dobrze, na szczęście naprawy resetują się za każdym razem, kiedy sobie przejedziemy przez ten. Jest dobrze. Okej, okay, poczekaj, mamy tutaj, szybki tuning? Nie, to nie tu. Dobra, nie szybki tuning. Wow, co? Czułeś kiedy... podczas pościgu mogę to robić? Styl driftu gas? What the... Ej, ja tego nie patrzyłem jeszcze. Czułeś kierownicy max. Okej, okay. Podczas... Ja nawet nie muszę się zatrzymywać, słuchajcie. Mechanik mi cały czas siedzi pod samochodem i mi dostosowuje... samochód. Gdzieś tam przyczepiony jest do podwozia i fajnie, nie? Wow, ty! Ty, gliniarze tam ogarnąłem. Siła docisku, patrzcie, tutaj możemy sobie to robić. Dawaj, siła docisku na maksa, zobaczymy co się stanie. Okej, okay. A minimalnie? Wezmę na środek. Kontrola trakcji wyłączona, a zobaczymy jak włączę. To pewnie będę miał lepsze starty teraz, nie? Zobaczymy jak wygląda start, bez z kontrolą, uwaga. Gaz do końca jak coś, nie? I bez kontroli. Czyli działa, to warto włączyć na wyścigi. Gaz, a właśnie. Styl driftu, gaz, hamulec. Możemy tak, ustawić sobie, że albo będziemy driftować tapując gaz, to myślę, że jest fajniejsze i takie bardziej realistyczne. Jak to brzmi w tej grze. Teraz na przykład jak chcę wejść drift, to dodaję gazu, tapuję i nic się nie dzieje, tak? Jak naciskam hamulec nożny, to coś tam wchodzi w zakręt, w drift, ale słabo, a jak ręczny... Chciałem już szybciej chyba jechać trochę. W sumie w przypadku samochodu do wyścigów chyba lepiej jest ustawić styl driftu na hamulec, dlatego że czasami na zakrętach się po prostu trochę tapuje ten gaz, a jednak nie chciałoby się, żeby ten samochód driftował, nie? Ja ten samochód robię pod wyścigi. Tak, teraz mamy na hamulcu nożnym i na hamulcu ręcznym chyba ten drift ustawiony. Tak, na hamulcu nożnym też można driftować, nie? Mamy włączoną kontrolę trakcji, więc jest samochód zrobiony typowo pod wyścigi. Trochę będzie można nim... Ale wiecie co, pierdzielić to, ja chcę nim trochę podriftować. Dobra, mamy zrobione. Powrót, co my tu jeszcze mamy? Wiadomości. Jeśli chcesz poćwiczyć wyścigi, coś tam, coś tam. O kurde, policjanty. Dobra, to sobie powracamy, pyk, zamknij. I teraz... Poczekaj. O właśnie, czekaj, wyzwania wyścigowe, hops. Do wszystkich, zlokalizowaliśmy wcześniejszy cel. Oj, nie to ci... Misje poboczne. Spotkaj się, cele kampanii, osiągnij 7 poziom reputacji, dobra. A, to tak się to przewija, misje poboczne. Codzienne wyzwanie, dobra, jakim samochodem. Codzienne wyzwanie, już chyba wszystko zaliczyłem. To git, Zobaczymy jak ten śmieje. Dawaj, gaz, nitro. Lift. Próbujemy im jakoś uciec. Przy okazji robię tutaj jakieś różne radary. Tutaj. Samochód teraz nie chce driftować, kurde. O, jest stacja naprawcza, bo zaraz będzie po mnie. Do widzenia. Dostałem jedna naprawa. Warto by było przejechać wyścig. Nie dać się rozwalić przy okazji. Shit, ale cisną. Żeby go dotrzymać. Wiedziałem, że inni nie są tak dobrzy jak ja, ale jednak możecie przysłać. Tak, teraz nie... Wow, wyłączę tunik. Oh, shit. Udało się uciec, ale już mało brakowało, ten mi pasek zjechał tam do końca. Prawie, że... Pyk, no nie, ty kurwet, ty mnie gonią już.
Uciekamy w las. Centrala, przystępujemy do zatrzymania. Ty, jak tu teraz uciec przed kurwetami? Wszystko na nic, cel uciekł. Lepiej go dorwijcie przed końcem zmiany. Oh shit! Oh shit! Ale walą! Zatrzymaj tego Nissana! Oh shit! Nie walcie we mnie! Musimy uważać na uderzenia teraz. Nitro! Nie! Ja jestem youtuberem, zostawcie mnie w spokoju! Dawaj tutaj! Dawaj nitro, uciekaj stąd! Shit! Jak to naprawić? Gdzie tu jest naprawialnia? Szybko, mapka! Sklep z częściami, dobra, naprawialnia, szybko, kurde. Tu jest jakaś najbliższa, ale pewnie gdzieś tu jest jeszcze jakaś schowana, tylko nie wiem gdzie. Jezu, ale się na mnie uwzięli teraz. Tu mam garaż już, może by się udało jakoś mi zwiać, ale korwetta mnie goni, kurde. Czekaj, czy tu jest naprawialnia gdzieś w okolicy? Nie ma. Ej, zaraz mi fura wybuchnie. Tutaj, kurde, nie mam jakim zwiać. Te korwety są bardzo szybkie. Jedna kurwetta mnie goni, muszę naprawdę uważać na zdarzenia! Osiet! Uciekaj! Muszę często skręcać, oni wtedy się trochę gubią. Jaka elita? Co elita? Ja już tu mam elitę na głowie! Osiet! O, jest naprawdę! O, super, dawaj! Jest! Uciekaj stąd! Kurwetta, dawaj! Au! Mam za wolną furę na tą kurwetę, jak mi się uda uciec! O Boże, i co teraz? Dawaj, kurwetę trzeba załatwić! Ow! Teraz mnie znowu rozwalą furę, chodźmy na miasto, może tam gdzieś się ucieknie. Często trzeba skręcać z tego co widzę, ja mam za wolny samochód trochę. Nadciągają posiłki? Dawaj tutaj. Uciekaj! Jak oni szybko jeżdżą! Korwetta nie chce mi zejść z ogona! Dawaj tutaj, przez wodę! Trzymajcie kciuki, żeby jakiś turek nie wpadł na nasze kolce. Wygląda na to, że się poddaje. Kto się poddaje? Ja się poddaję? No jak? Furę mi zniszczyli już! Ja miałem zestaw nurkowy! Jest naprawialnie, oby tylko dojechał, oby tylko... nie! Nie można już naprawić?! Nie, ja mam tyle reputacji, 12 poziom bym wbił, gdybym to ukończył! Muszę im uciec jakoś, dawaj tutaj, slalomy, szybko! Muszę tak często skręcać, to oni mają problem, żeby mnie uderzyć wtedy. O kurde, jak nie mogę dzisiaj naprawić, no hello! Przecież mi jeszcze została chyba naprawa. Rozstawiono kolczatki? Śmigłowiec mnie goni! Co teraz? Kurde!
Wiecie, ja miałem już 12 poziom! Twoje wyczyny za kółkiem dają mi zajęcie. Już wszystko naprawione. Muszę mieć szybszą furę. Przejdź teraz, co wytrzymał mnie naprawić samochód za dnia. Możesz naprawić samochód. No co, możesz naprawić tylko 3 razy! Co nie mnie policja zablokuje? Na początku pościgu możesz przekupić policję, by puszczali wolno. Dzień jest zbyt wysoki. Oho. Damn, no dobra. Prawdziwy kierowca musi się raz dać złapać. Kupujemy ECU. Pyk, komputery. Tutaj jakieś chłodnice. Dobra, już nic nie mogę kupić. Ej, to było grube, naprawdę. Osikałem się ze strachu. Nie no, nie osikałem się. Dobra, możemy kupić dym spod oponów. Patrzcie, nie ma tu zbyt wiele opcji, ale pewnie będziemy mogli też coś tam powygrywać. 5 koła kosztuje dym spod opon. Dobra. Neona mogę kupić? Za drogi. Ale kupimy. Pneumatyka za 15 tysięcy. Klakson możemy inny kupić. Nie można go przetestować nawet. Statek, furgon, tak, przetestujemy sobie to na pewno. Można wybrać kolor nitro. To są takie chyba podstawowe części, ale takie lepsze będziemy też wygrywać w różnych wyścigach albo w różnych wydarzeniach tutaj, mam nadzieję. Zobaczymy, kurde, ten pościg był hardkorowy. Jeszcze z takim wolnym autem próbowałem co mogłem, ale jeszcze nie mam tutaj jakby takiej... Jeszcze nie mam tutaj rozeznania, gdzie można łatwo gubić policję, nie? No bo dopiero co zacząłem. Ta fryzura jest zajebista, podoba mi się. Jak założymy maskę, to chyba mnie nie poznają, co? Maska kotki. Dawaj, za tysioka to. Ubierzemy sobie inaczej lasencję. Jak się, ej, cały się zgrzałem, człowieku. Ty, jaka kurtałka! Mi się od... Czekaj, a są inne kolory? Fajne! To jest spoko. Sporo tych ubranek, nie? Kurta, patrz ile mi się rzeczy odblokowało! Sporo tego, nie? Możecie... Wow! Wow! Jest trochę tych ubrań. Niektóre się od siebie za bardzo nie różnią kształtem. Powiedzmy te bluzy, nie? O, to już koniec. Tylko tam jakieś kolorki, jakieś napisy się tam zmieniają po prostu, nie? Koszulki mamy tutaj różne po prostu napisy i tyle. Także tych ubrań w praktyce jest, no, trochę, tak? Nie jest tak dużo, jakby nam się wydawało, bo tą listę przewijamy w nieskończoność, mamy takie wrażenie. Dobra, tutaj mi się podobało coś takiego, pyk. No, pada w deszcz w tym świecie tutaj, więc chyba warto by było sobie wziąć jakieś cieplejsze ubranko. Na spodnie jeszcze hajsu mi starczy 1500 dolarów. Kto kupuje spodnie za taką kasę? Tamte bojówki były fajne. No, widzicie, tutaj się wzory po prostu zmieniają, nie? Ale kształt tych ubrań zostaje taki sam praktycznie. Te były spoko. Bo te możemy sobie wymienić na jakieś tam inne. Też za 1500 dolarów. Okej, jeszcze buty bym przełknął. Wiem, że buty potrafią bardzo dużo kosztować. Oh yeah. Kowbojskie. Patrzcie, jaki dragster. No i tak, to mamy. Teraz możemy sobie w nocy wybrać. Wygrać nocne wyścigi dwa razy. My cały czas wygrywamy, więc co, damy radę zrobić chyba? I coś tam jeszcze było, warto by było to. O, skocz na 50 metrów, uciekając przed policją, zniszcz 25 obiektów. No co, wybieramy noc, nie? Bo tam mieliśmy jeszcze chyba jakiś wyścig do zrobienia. 7 poziom wbiliśmy, a mogłem mieć już 12, mnie tu normalnie bardzo mocno tam gonili, nie? I no, ciężko było już ich zgubić. 3 razy możemy tylko furę naprawić na stacji. To jest bardzo fajne, bo wprowadza takie napięcie. W pewnym momencie no masz przerąbane, jak nie naprawisz fury, naprawdę. Właśnie dostaliśmy zaproszenie. Popracuj nad swoim wozem. Tak, ulepszyliśmy trochę furę, więc teraz powinna być nieco szybsza. Zrobiliśmy mapę nową. Spróbujmy. A spróbujmy z drugiej strony, bo tu też jest hopa.
powinna być nieco szybsza, jakoś tak... Na pewno jest trochę bardziej żwawa, ale jakoś tak mocno tego nie odczuwam. Driftować już w ogóle teraz nie chcę. Czułość kierownicy. Aha, nie chcę driftować, mam kontrolę trakcji włączoną, nie? Jak mamy kontrolę, to niestety samochód nie chce. Więc wyłączę ją. Ja zawsze takie rzeczy wyłączałem w tych grach, bo lubię mieć taką może pełną kontrolę nad samochodem. Mamy czerwony dym spod opon. Cyk, wygląda sobie to tak. No i możemy pojechać sobie na kolejny wyścig, bo na wyścigach nocnych najwięcej się zdobywa reputacji, kasy niekoniecznie. Dobra, nitro. Ops. Ledwo co, ale się udało, Dobra, jedziemy prosto na wyścig, kurde. Naprawdę trzeba uważać z tą naprawą, jak chcesz naprawić furę, no to raz na jakiś czas, zdecydowanie, nie? Tak, zdecydowanie lepiej jest sobie tutaj... Dobra, się nie zatrzymuj! Musimy trochę policję tutaj... Cyk. Tutaj mieliśmy jakieś wyzwania, aha, że musimy skoczyć na 50 metrów, kiedy goni nas policja. To jest jakiś billboard i tam jest skocznia, więc możemy spróbować. Fajne jest to, że możemy sobie tu po bezdrożach też jeździć. W sumie w Paybacku też tak można było, nie? Ale dużo obiektów można... O, już koniec? No tak. Trochę mi się ta obława zmniejszyła teraz, prawda? Jep. Teraz skok. Przy okazji może się uda billboard zrobić. Woohoo! Ledwo co, tam chyba zahaczyłem tylko antenką, ale udało się go rozwalić. Tak, i jedziemy prosto na wyścig. Pierwszy poziom tego pościgu powinno dać się normalnie ogarnąć, więc nie powinno być problemu. Tutaj mamy coś do zrobienia. Muszę ogarnąć, co to dokładnie. Tam jakieś graffiti się maluje, czy coś takiego. Ogarniemy to sobie, czy to nie... A dobra, pojedziemy tutaj. No nitro coś już więcej daje, no na razie szoku nie ma. Zastanawiam się, czy nie lepiej by było... Poczekaj, już mam 25 obiektów zniszczonych i wygrać dwa nocne wyścigi. Mamy takie zadanko. Przejeżdżanie obok pojazdów chyba nie ładuje nam nitra szybciej, prawda? Dobra. I mamy. Tor wyścigowy. No. Trzeba z tą kontrolą trakcji troszeczkę się pobawić przy starcie, jak się tutaj będziemy ruszać z wyścigu. Bo... Samochód mieli jak dasz gazu do końca, niestety. Więc nie jest to tak do końca arcade'owo, no. Jest trochę fajniej niż w tym Paybacku. O, znowu mi się herbatka wylała, cholera, ale czekaj. Takie emocje tu są, wszystko się wylewa. Dobra. Jest gitara. Lecimy. Mam trochę zniszczony samochód. Mój samochód mogę też bardziej zniszczyć na wyścigu. Teraz startowałem bez kontroli trakcji, ale sobie po prostu dawkowałem gaz, dzięki czemu ruszyłem tak, jakbym jechał z kontrolą trakcji. No myślę, że bardziej fajne jest jednak jeżdżenie z kontrolą, dlatego że... Znaczy bez kontroli, dlatego że możemy sobie wejść w ten poślizg i jest ciekawiej, prawda? Możemy też kogoś zepchnąć? Oh yeah! Pojechał pod most. Przepraszam, no. Tak jakoś wyszło. Nie widziałem, że jest tam most. Totalnie tego nie zauważyłem. Jedzie ten gościu tam z tyłu teraz całkowicie. Także zderzanie innych samochodów, jak uderzymy je wystarczająco mocno, też może je zdestabilizować. Możemy samochodem jeździć tak bardziej... przyczepnie? Możemy sobie ustawić większą przyczepność. Możemy także brzydkie Subaru w camberze
zepchać na poboże. O, zmieścił się, nieźle. Cyk. Subaru się nie robi w Canberrze, ej. Przynajmniej nie akurat te chyba. A zresztą niech robi jak chce. Ego po prostu nie będę lubił i tyle. Zobacz jak się tutaj spycha. Ze wszystkimi możemy się tu spychać, ale mam wrażenie, że policja goni tylko mnie. Woo! Już nie goni. No jedź, jedź. Który jestem? A, czekaj, okrążenie. Aha, dobra, to jest jeszcze przedostatnie, także na spokojnie możemy sobie jechać nawet na drugiej pozycji. O, dobra, widzę, że policja tam goni tych pozostałych botów. To ile tutaj jeździ maksymalnie samochodów w wyścigu? 8 osób niby. No zobaczymy. Myślicie, że na konsolach nowej generacji więcej samochodów będzie mogło się ścigać w wyścigu? Myślę, że po prostu byłoby za dużo bałaganu, gdyby tyle tych samochodów było w wyścigu, na przykład 17 albo 20, nie? Przesada trochę. No ale w Forzie Horizon jest na przykład 12. No i jakoś tam bałaganu nie ma, nie? Ale tam też w sumie inna jest gra zupełnie. Dobra. I... Zawsze mi się bardzo podobało w Need for Speedach to, że maksymalnie mieliśmy 3 okrążenia, nie? Że masz tutaj dowolność jazdy, przynajmniej od Undergrounda 2 w górę. Że... Jest to typowa gra akcji, że coś się tu dzieje, nie? Niemniej, odkąd mam stanowisko z kierownicą, to nawet takie gry torowe są dla mnie ciekawsze, ale dalej są nudne. Zdecydowanie bardziej polubiłem gry WRC, gry, no, rajdy po prostu. Rajdówki są świetne, dużo się tam dzieje, dużo możesz zrobić, chodzisz na ślizgu w zakręty, coś pięknego. No i ta kontrola nad samochodami, doskonała sprawa. W gridzie tym najnowszym trochę tego jest, ale nie za dużo. Jednak wolę takie gry jak WRC 8 czy Dirt Rally. Dirt Rally ten pierwszy nawet wymiata, kurde, człowieku. No dobra, udało się. Od razu mamy ikonkę, żeby spróbować ponownie, jeśli chcielibyśmy powtórzyć i po prostu lepiej... Nie, jedź przez stację, bo jeszcze mogę mieć... Ajajajajajaj. Jeszcze 2 naprawy mi zostały. Kurde. Dobra, zobaczmy. Odblokował się jakiś nowy wyścig? Jest, ale bardzo daleko. Jest to sprint. Dobra. Możemy tu pojechać? Oho! Tu jest twarda jakaś ściana. Żebym przywalił tak, że trochę samochód mi się uszkodził. Dobra, jak dowiozę te punkty, to będę miał 10 poziom. Myślę, że warto by było skoczyć trochę na dzień i pozdobywać kasy, bo faktycznie bardzo dużo tych pieniędzy zdobywa się w ciągu dnia, nie? Teraz musimy sobie jechać tam. Nie próbowałem tego, zobaczymy jak się driftuje na kamerze z maski. No jeszcze wolna ta furka, później pewnie będziemy mogli driftować z prędkością 300 km na godzinę, na spokojnie. Ciekawe czy w tej grze da się osiągnąć 400. Nie widziałem tutaj samochodów typu jakieś tam Bugatti. Ale czy to jest tak naprawdę konieczne? Myślę, że byłoby fajnie, ale jakieś tam super konieczne to nie jest, nie? Z maski czy ze zderzaka, tutaj też mamy tą kamerę ze zderzaka. Jak dla mnie są one trochę nudne, ja lubię widzieć samochód jednak swój, tak? Co się z nim dzieje, w takiej grze zwłaszcza, ale na przykład w grach rajdowych totalnie nie jestem w stanie wyczuć tego, jak samochód się zachowuje, jeśli mam kamerę z tyłu. W rajdówkach muszę mieć kamerę z maski, ewentualnie z kokpitu, ale najlepiej jest z maski, bo wtedy najwięcej widać. I zajebiście się wtedy jeździ, człowieku. Ale jak jadę właśnie tej kamerze z tyłu, to jakoś tak nie potrafię go wyczuć w ogóle. Dobra, tutaj mamy, co my tu mamy? Zobaczmy to graffiti. Zbieramy dekale, tak? To się dekal nazywa.
Zobaczymy, czy dam radę ruszyć tak, jakbym miał kontrolę trakcji włączoną. No da się, po prostu dodajesz troszeczkę więcej gazu najpierw, a potem troszeczkę mniej i gaz do końca i fajnie. Przynajmniej w przypadku tego tuningu na tej furce obecnie. Da się to opanować, kurde. Dobra, odblokowaliśmy przy okazji nowy garaż i chyba możemy jechać dalej, czy nie? Ops! Mamy taki gejowski klakson obecnie. Jedziemy teraz w ogóle, zobaczcie, gdzie my jedziemy. Jedziemy na takie dosyć kręte miejsca. To są chyba takie górzyste tereny? A może tutaj są bardziej górzyste? Jakaś kopalnia czy coś? Pewnie tam będą jakieś wyścigi offroadowe, jakieś offroady. Patrzcie, tych wyścigów nocnych jest tu więcej niż myślałem. W ogóle what the? Czemu się zrobiła? Aha, nie, dobrze, dobrze, bo ja miałem tu noc zaznaczoną po prostu, spoko. Jedziemy sobie tu, ale jak wejdziemy sobie na dzień, to już mamy tutaj w okolicy też następne wyścigi, więc jak skończę sobie noc, to mogę sobie teraz zacząć dzień i fajnie, nie? I wtedy nie powinienem nawet... Znaczy nie muszę chodzić specjalnie do garażu, wystarczy, że się prześpię w samochodzie i już mam dzień. To jest spoko opcja, naprawdę bardzo mi się to podoba. Nie tak, że wiecie, mamy na przykład zmienny tryb dnia i nocy. Nie, to nie podoba mi się to. Na przykład w Fordzie Horizon masz wszystkie wyścigi dostępne od razu, tak? Ale noc się robi tylko po jakimś tam czasie, trwa ona jakiś tam czas, a tutaj mamy kontrolę nad tym. Niby to kiedyś było fajne w grach, że tam mogłeś sobie... Wiesz, miałeś tą taką realistykę, że zmieniał się dzień w noc, noc w dzień i czułeś się jak w prawdziwym życiu, ale to jest gra, no. To ma dostarczać dużo frajdy, tak? To ma się fajnie grać, no, tyle. Dobra, jesteśmy na jakimś zadupiu chyba całkowitym. Zobaczymy, co uda mi się zrobić na tym wyścigu. Muszę wygrać dwa wyścigi, dlatego jeszcze jeden nocny jadę. Ale żeby więcej hajsu zdobyć, to potrzebuję, no... Potrzebuję trochę dziennych też pojeździć, nie? Dobra. Zobaczymy, jak uda mi się teraz wystartować. A, ładnie! I nitro. Działa ta kontrola, znaczy... Ja jestem teraz z kontrolą trakcji i dałem sobie radę. Ty, zobacz, jakie tutaj są wyprofilowane te zakręty, o kurde. Czuć ten klimat takich nocnych wyścigów undergroundowych, nie? Fajnie to wygląda. Tak samo jak mieliśmy w 15, tam też był. Było to dosyć mocno czuć i myślę, że to jest dobry krok właśnie. Ten Need for Speed, ta 15, ludzie dobrze przyjęli klimat. Tylko sposób prowadzenia aut tam był zdupiały. Przynajmniej jak dla mnie. A tutaj, jak na razie, ja jestem oczarowany. Zobaczymy, co będzie dalej. Dobra, i mamy tutaj sprincik. No już dosyć szybka ta furka. Pod górkę daje radę 200 na godzinę, to jest dobrze. O, właśnie, miałem zwrócić na to uwagę. Przestał padać deszcz w końcu. Nie ma deszczu, nareszcie, kurde. I tak jest cały czas mokro, nie? To faktycznie taki powrót do undergroundów, to można powiedzieć, że to jest underground 3. Bo jest cały czas tak deszczowo, trochę tak mrocznawo. Czy oświetlenie? No właśnie. Zwróćcie uwagę, że oświetlenie samochodu też dobrze nam doświetla te wszystkie tutaj zakręty, chyba? I trochę chyba nawet pobocza łapie, nie? Pewnie będziemy mogli sobie kolor tych przednich świateł jakoś tam zmieniać, też zobaczymy, jaki to da rezultat w tym oświetlaniu tego wszystkiego. Patrzcie, jaka prędkość! 250 zaraz na budziku wskoczy, dopiero szóstkę wbiłem. Nie! Nie, wyprzedzaj, dziadu! Kurde, tak mi fajnie szło, jakieś dziedzina mi tam zajechała drogę. No nie! Jeć, muszę to wygrać, bo mam wyzwanie takie 500 metrów ostatnich, cholera! Cholera, no nie! Ja pierniczę! Cholerne Subaru, jeszcze raz.
Dobrze, że jest ten znaczek, żeby sobie poprawić wyścig. Ach! Ale z drugiej strony, jakbym miał ten łatwy poziom, no to byłaby lipa, nie? Byłbym cały czas z przodu, nawet bym nie widział tych przeciwników, a teraz, gdybym nie popełnił tego błędu, to prawdopodobnie byłoby podobnie. Dobra, no to jedziemy. Muszę powtórzyć. Patrzcie, tutaj Skyline sobie po boku stoi, jakiś tam golfik. Fajny klimacik, podoba mi się. W Paybacku chyba też mieliśmy tam tryb dnia i nocy, no nie? Że albo miałeś dzień, albo miałeś noc. Jakoś tak to było. A tutaj możesz sobie to zmieniać. W każdym razie ja miałem takie wrażenie, że więcej było tego dnia w Paybacku niż nocy. Przez co tego undergroundowego, takiego typowego nocnego klimatu nie dało się za bardzo odczuć, nie? Takie miałem wrażenie, a tutaj jest moim zdaniem lepiej. Jak chcesz się dzisiaj pościgać w nocy, to jedziesz w nocy, ale te wyścigi dzienne też trzeba odbębnić. Jakkolwiek źle to brzmi, no bo trzeba trochę hajsu zarabiać, tak? Tutaj da się też zarabiać hajs przez te różne takie wyzwania, ale to jest niewiele w stosunku do tych wyścigów. Jak na wyzwaniach to po 5 koła zdobędziesz, tak na wyścigu po 20 na przykład, no to jest chyba znaczna różnica, prawda? Na zakręcie nitro. No to nitro jest tutaj tak słabe. Teraz, że to w ogóle jakby nie działa. Ale może właśnie tak powinno działać nitro, czy nie? Nie powinno być tak jak w niektórych grach, że nagle przyspieszać od 100 do 400. Czy powinno tak być? Mamy też tam różne boostery, jeśli na przykład będziemy driftować, to nam się to nitro chyba będzie szybciej uzupełniać czy coś. Ja jeszcze tego nie odblokowałem, więc do tego sobie dojdziemy później pewnie. Ja się tam jarałem, teraz z tej góry tutaj zjeżdżałem i mieliśmy dużą prędkość i myślę, o jak się fajnie jechało. O, się, patrz, zajeżdżają drogę! Pierdzielone, zatrzymał się na skrzyżowaniu. No, trzeba uważać. Jak w Wonderlandach, autentycznie, tak samo zajeżdżali tą drogę, dziady jedno. Nie wiem ile nawet tam jechałem, gdzieś koło chyba 260. Już chyba całkiem spoko prędkość jest. I proszę bardzo. Wygraliśmy kolejny wyścig. Dostaliśmy dużo reputacji. Jeszcze jak sobie z policją troszeczkę powalczę, to bym miał mnożnik do tego, prawda? Wypadałoby coś sobie z nimi powalczyć. Tu mamy billboarda do zniszczenia. Kurde, ale pruje teraz ta fura. Trochę jej zajmuje czasu, żeby się rozpędzić, ale finalnie... Patrz na to, człowieku. Dobra, co my tu jeszcze mamy w nocy do robienia? Chyba nic, nie? Takiego. Tu się jakiś pojawił. A, czekaj, do laski musimy zajechać. No tak, bo ona coś tam od nas chciała. Szyba rozwalona. Nie będę przejeżdżał przez stację, bo jeszcze samochód jako tako się trzyma, jak zużyję sobie te naprawy. No, może być nieciekawie. Jedziemy do Lasencji. Zabłyśni. Myślę, że to, że coś tam zrobimy te fabularne rzeczy, to trochę nam otworzy drogę do innych trybów rozgrywki, może jakiś drift czy coś. Yo, what's up? Policja coś tam próbowała, ale to chyba nie ten poziom, żeby mnie dogonili tutaj. Chociaż nie, goni coś tam. Ale darował sobie, pojechał w drugą stronę, okej. Wrażenie, że nitro się szybciej ładuje, ale nie wiem. Tak, myślę, że przez te misje fabularne też jakieś nowe części nam się odblokują. Teraz ogarniemy. Ops. I proszę bardzo. Tam obława? Jakaś... Co to może być? Lepiej, żebyś była gotowa. Ja też się witam. Rozwalona szyba. Okej, zobaczmy. Jaki camber! Ej, źle to wygląda w tamtym aucie, no... Ten zderzak nie pasuje, mogłaby dać jakiś zderzak niższy? Mnie ludzie już znają. Będę cię osłaniać, ale musisz to wygrać. Udowodnij, że nie jesteś jakąś ofermą, jak... Jak twoja poprzednia ekipa.
Jesteś od nich lepsza. Miejmy nadzieję. Kurde, ekipa lasek. Co o nich wiesz? No, Kennego już znasz. Czysty kryzys wieku średniego. Jest też Daryl. Mało mówi, ale wow. To on ma największy talent. Oni są ekipą rankingową, więc wybierają trasę. A Kenny jest gościem, który nie lubi fotki. Życia nikomu poza sobą, więc spodziewaj się. Chciałem zrobić fajne zdjęcie, no, z rozbitą szybą. O, są. Źle wygląda ten Nissan tej laski w kamberze, o Boże, strasznie. No nic, no, jak chce takim jeździć, to niech jeździ, Boże, nie zabronię jej, ale... Volkswagen Corrado? Nie, to ten Cosworth chyba. Stoi. Ford. Hej, Dary. Hello. Ta, pokażemy wam, jak się jeździ. Jakie flary fajne. Dymne. Dobra, ekipa kontra ekipa chyba. Idzie tylko pierwsze miejsce, dasz radę. Aha, to jest ta nasza ekipa, my musimy się w niej wykazać. Ale poszli, kurde! Daryl miał najlepszy talent ponoć, rozwalił się na pierwszych 500 metrach, brawo! Brawo, no. Dobra, z przodu jedzie Nissan, chyba taki jak mój. 180 SX. Do widzenia panu. Wszyscy mają świetny talent. Musimy tą laskę sprzątnąć. Może się uda, nie wiem. O, chciałbyś, kurde. Chciałbyś mieć taką dupę. Jak moja suka. Tam chłopaki sami sobie siedzą na dupach. Wow, ty. Ale strzela z tej rury. Fajne marchewy robi. Trzymam ci miejsce, przyspiesz i je zajmij. Dobra. Trzymam ci miejsce, człowieku. Przecież ja ich tam powyprzedzałem. Ona ma jakiś mocny ten swój samochód. Kurde, no. Już na starcie tak zostawiła. Gotowi chłopcy i dziewczęta? Macie stroje kąpielowe? Nie ma to jak morska bryza. Chciałem zatrąbić, zrobiłem zdjęcie, brawo. Okej. To dopiero pół metek. Pół metek? Okej. Chyba dla nich. Ja już prawie kończę. Nie poznasz tego miasta, póki nie zobaczysz jego brudnej strony. To się umyj. Jesteśmy już blisko, skup się. Ciasto tu dla ciebie, co? Tu mam... O kurde, mogłem billboarda od razu zaliczyć. A kurde. Jeszcze masz szansę! No jeszcze mam szansę, wszyscy z tyłu są. Spróbuj mnie dogonić. I uwaga! Dawaj bokiem, czy nie? Lepiej nie. A, tu nie trzeba tak robić, dobra. Udało ci się zapisać złotymi złotkami! Nie mieli szans! Kurde! Umówmy się! Robię dla ciebie miejsce, wyprzedź mnie! Nie no, zobaczymy, to jest początek gry. I powiem wam, że już się robi coraz trudniej, bo wiadomo, furki coraz szybsze. Chyba straciłam reflektor na zakręcie. W co walnęłaś? Nie wiem, jakiś kosz na śmieci. Teraz to świeci, nie? Ej, czy to nie twój... O, szczerz! Nie. Budźcie, że stało? Jest uciekinie. Proszę. Ty! Odejdź od wozu. Ooooooh! Dowód, już.
płacą? Zależy. Mamy bardzo dużo zgłoszeń o podobnym pojeździe. Nielegalnie wykorzystywanym. Patrz do przodu! Co znaczy, że mam prawo go zarekwirować. Gdzie byliście? W dupie. My tylko tutaj myślimy... My. Ty, dowodzik! Au! Przygłup. Fajne imię. Masz auto? Tak, mam. Tak, panie władzo! Gdzie jest? W dupie. Stoi tam. Ładny. Chyba rozwalony prawie kompletnie. Już jadę! Nerwusek! Dlaczego kluczyki? Kluczyki! Chcesz go mieć? Masz 10 dni. Lub kasacja. Chyba 10. Może mniej. Szerokości. Skasujcie ten samochód! Byłoby zajebiście, gdybym ja mógł jej jakiś stunigować. Wsiadaj! Niedługo zrobię z mojej fury roadstera. Chcę tylko do domu. Bardzo dobrze zabrali tego Nissana, przecież on paskudnie wyglądał. Jakiś camber, znaczy okej, okay, camber by pasował z tyłu, gdyby był jakiś zderzak, który by trochę zasłaniał tego, tej dupy. Był camber, a samochód podniesiony jak jakaś terenówka, no hello. Kiedy siedzę za kółkiem, to mam władzę, czuję ją pod stopami. Ktoś chce się ze mną zmierzyć? Jasne, nie ma sprawy, dawaj. Ale kiedy ten ktoś mówi, proszę wysiąść z samochodu, to on ma władzę. A ja nie mam nic. O! Dobra, dobra. Ktoś na to poradzimy. Daj mi trochę kasy, to ja ci taką furę zrobię, że szok. Nie no, ten Nissan w ogóle nie pasował. Fajnie. O, jest ta laweta, zobaczcie, już dowiozła furkę. Ty, dowiozłeś ten samochód! Zabrali mi furkę. Znaczy jej, moja furka jeszcze jeździ. W sumie nie wiem, czemu nie zabrali też i mojej, kurde. Weźcie, mówisz, że jest dużo zgłoszeń na tamten samochód. Ciekawe. Odezwę się później. Dzięki za podwózkę. Dobra. Koniec nocy. Podoba mi się to, ten styl, że wiesz, stoi sobie laska oparta o samochód i nagroda. Pyk. W momencie, kiedy tunigujemy samochód, nasza laska stoi przy nim. To jest fajne, to jest naprawdę fajne. Dobra, co się tutaj stało? 8-6. Te liczby wam się z czymś nie kojarzą? Że problem ulicznych wyścigów jest pod kontrolą. Wczoraj w nocy tak. Grupa kierowców opanowała ulicę, wyrządzając szkody na $1000. Wiele osób obawia się tego, co będzie dalej. To tylko pokazuje, jak bardzo mój oddział jest potrzebny. No, no. Bardziej niż kiedykolwiek. To było zupełnie niedopuszczalne. I obiecuję, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby okay. To już nigdy więcej... Zobaczę te scenki, bo one są dosyć ciekawe. Dodaję trochę jakby kolorów do tej całej fabuły, nie? Wiesz, to wygląda jak robota kogoś, kto chce zwrócić uwagę. To nic takiego. Aha. Nie żałujesz? Nie. Podasz mi to? Anna cię chwaliła. Odszedł mistrz na miarę ligi. Ona tego jeszcze nie widzi, ale ja też nie widziałem. Mhm. Ale są konsekwencje. Większe niż straty ekipy. Ale po tym wczorajszym jest. I ta maska. Szok, że nie przyszła się chwalić. Była zmęczona. Tak. Jeśli masz czas, mam coś dla ciebie. O nie. Stary kumpel męczy mi dupę. Aha. Chcę wiedzieć, co potrafisz. Ma wejścia. Stary kumpel męczy mu dupę. Jasne, no przejedź. Dzięki. Ciekawe. Wyciągnijmy to.
Dobra, ukończyliśmy pierwszą misję fabularną, dostaliśmy za to 13 tysięcy dolarów, w sumie nie wiem za co, kurde. Ekipa mi dała czy jak? Dostępne nowe samochody, wbiliśmy sobie kilka poziomów, Mercedesa, Audiczkę, S5, Infiniti, Range Rovera, którym się tak zachwycałem i właściwie tyle. Dobrze, fajnie, że to się pokazuje, jakie auto nam się odblokowują. Dobra, personalizacja. Tutaj chyba w personalizacji możemy sobie wszystko powymieniać od razu. Nie wszystko jest odblokowane z tego, co widziałem, dlatego zainstaluj... Okej, bo już wszystkie... spoko. Co? Coś tam było? Huracan? Coś tam? Dobra, możemy dać zamknięte światła. Ale mi się podoba jednak, jak widzę, gdzie jadę. Widzę drogę przed sobą. Więc dam sobie tutaj za 1500 dolców żółte reflektory. Zobaczymy, czy się coś zmieni. Shit! Możemy całkowicie inny przód wpierdzielić tutaj. Możemy dać przód Sylwii, człowieku. What the... A czy spoko opcja, tylko nie wiem, czy mi się to... Poczekaj, pokaż mi to, jak to... Nie no, jakbym chciał Sylwię, to bym wziął Sylwię. Ale 180 SX albo 240 SX kojarzy mi się raczej z takim przodem, no. Niemniej, fajna opcja. Ktoś przyjeżdża taką furą, patrzysz z przodu inna, fura z tyłu inna. Dobra. Trochę sobie tam wygląd zmienimy, nie? Ojej, jakie tutaj ma po boku takie dziwne. Maska, bo te części chyba nam się odblokowały. 2000! No dobra, kupię budżetową maskę, bo mi się już tam nie mieści i pod maską moje te rzeczy się nie mieszczą, więc... Dobra, koła tu mamy, zmieniamy, podobają mi się te felgi, niech będzie tak. Przednie zderzaki, błotniki. Nie, standardowo, to czy ten co był mi się podoba, no. Fajnie był stunigowany standardowo ten Nissanik. Moglibyśmy tutaj pozmieniać parę rzeczy, ale tak naprawdę po co? Po co, jak to wygląda dobrze? Nie? Czy nie? O, a ja mam coś takiego. Nie, trochę może za szeroko, nie? Może dajmy sobie coś innego. Może... Znaczy za szeroko, no dobrze wyglądało, tylko może dajmy coś takiego. I z przodu... I przód nam teraz pasuje do tyłu, he? Tu mam jakieś... Nie, to nie chcę tego. Tylny zderzak. Okej, okay, to mi się podoba. I światełka nam się nowo odblokowało? Nie, nadal mamy to samo do dyspozycji. Spoiler. I aha, ja wam mówiłem no, w pierwszym odcinku, że będę chciał mieć ten spoiler. Nie wiem, jak to będzie wyglądało podczas jazdy. Właśnie, co nam daje ten system audio? W poprzednim Need for Speedzie też nie wiedziałem, jakoś tak nie mogę tego usłyszeć, co tam. A i tak nie mam przecież ten. O, i tak nie mam przecież tutaj muzyki włączonej, więc nie ma chyba znaczenia. Speed Hunters, proszę bardzo, taki stonowany. Tablica rejestracyjna, zmień tło, zmień tekst, edytuj. Wpiszmy sobie tutaj... Czekaj. Teraz nikt się nie skapnie. O! Skąd oni wiedzą, że to jest wulgarne? Kurde, nie wiem co tu wymyśleć. Skąd oni wiedzą, że pitok jest wulgarny? Czekaj, pitok? Co by tu jeszcze wymyślić?
Zobaczmy. Ramka. Cyk. I tło. Biało-czerwone. A nie ma czarnego tła. Byśmy nie widzieli wtedy nic. Patrzcie, mamy tablicę z Rivalsa, Paybacka. Z piętnastki. Dajmy biało-czerwone. Pyk. Elegancko. Nikt nas teraz nie pozna, nie? Właśnie, ciekawe czy poziom pościgu nam się zmniejsza, jak sobie zmieniamy wygląd auta. Powinno przynajmniej, nie? Lusterka, to... No i chyba tyle. Wiecie co, ja bym sobie rozjaśnił trochę szybkę. Odrobinkę. Bo tak ciemne to wyglądało jak z jakiejś starej gry. Przedni zderzak, rozdzielać... A, to może sobie zmienimy na coś innego. Tamten był taki zbyt przebojowy, nie? W sumie dziwnie się trzęsie na niskich obrotach, nie? Tak jakby miał zaraz odlecieć w kosmos. To ma symulować niby prawdziwe drgania samochodu, ale przecież... Prawdziwy samochód nie drga aż tak widocznie podczas postoju. Nie czepiajmy się już, no po prostu jest jak jest i tyle. Dobra, zmieniliśmy trochę wygląd samochodu, więc warto byłoby chyba trochę go przemalować, nie? Kolor lakieru. Kameleon. Carbon Gradient Pro. No to dajmy sobie jakiś pro kolorek. Ale bym wolał chyba kameleona sobie walnąć. O, by mnie policja chyba nie znalazła, ja bym się wtapiał w otoczenie. Co to za kolor mi się tutaj... Chromowany! Drobny brokat! Wow! Czy ja mogę przybliżyć jakoś? Drobny brokat, spoko. Połysk. Satynowy drobny brokat. Wygląda jak diamentowy chyba, nie? Tak z bliska. Czekaj, co my tu jeszcze mamy? Szczotkowany metal. To już mieliśmy. Kuty. Kompozyt węglowy. To jest taki ten, nie? Duży brokat. O, duży brokat. Taki cukierkowy bardziej, nie? Ale kolor musimy ten. Zmiana koloru. O. Spektrum. O. Wall. O. Dobra, ale czemu to mam taki dziwny? Ja wybrałem sobie czerwony, a tu jest jakiś. O. O. Oho. Nie, jest dziwne trochę. Jakby nie ma tutaj. Mała precyzja. Aha, tutaj możemy szybciej, wolniej. A, dobra. Nie, tylko czemu taki jakby morski się wybrał ten kolor? O, 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 patrz. Taki teraz jakby fioletowy? Wow. Kurde, ile tu kolorów jest w tym. Możemy nasycenie zmniejszyć. Ale ja chcę mieć takiego dziwnego kolorowego. Jak to wygląda? Patrz na to! What? Co to za kolory? Znaczy, spektrum to po prostu mamy tutaj chyba całą gamę tych kolorów, nie? I teraz dopiero możemy sobie wybrać jakiś tam konkretny, który nas interesuje. Jest. To wygląda chyba lepiej, bo tutaj mamy taki swój kolorek po prostu, nie? Kurde, jakie szalone te kolory, co? Dobra. Dajmy coś bardziej pod czerwony. Ja pierniczę, różowo-czerwono jakiś tam... Przeciwny tu mamy. Zbliżony? Jednolity, tu mamy jednolity. Ja pierniczem. Fajne. No dobra. I tu możemy sobie nakładać różne rzeczy, albo na przykład, czekaj, spoiler, nie, tylna szyba, co możemy tutaj, dodaj. Dajmy sobie może coś takiego, właśnie, bo wypadałoby dodać jakieś naklejki, bez naklejek to tak trochę lipa, tylko że
Ja tam nigdy nie malowałem w tej grze. Znaczy w grze, w ogóle w grach, nie? I tak jakoś nie wiem, co tutaj mi się uda zrobić. No dobra, maluję się dosyć szybko. Co to jest? Dobra, nieważne, dodajmy. Można bardzo szybko sobie te naklejki, jak widzicie, nakładać. Może dupę dajmy całą czarną, co wy na to? Skaluj, hops. I kolor. Good. Teraz, bo... A, jest tu może gradient? Pokaż mi gradient, a może jest gradient? Musi być, ja tu gdzieś widziałem coś takiego. Może nie tu, może tu. Jakbym gradienta walnął, z tyłu byłby taki czar. O jest, patrz jakie różne masz gradienty. Tu mamy coś takiego. To jest chyba gradient, nie? Tak. Ups, ups, a jest, dobra. Czekaj, o jest, dobra, pojawił się. Skalujemy go. Wiecie, już gradientów chyba tak nie robi w dzisiejszych czasach. Ale ci ultam. Ty, ale paszu, tylko górę możemy. Trzeba będzie się trochę postarać, żeby to równo było. Precyzyjny kolor czarny. Oczywiście, że czarny, ale powiem wam, że słabo wygląda ten gradient. Tak, nie podoba mi się. Ale na górę dajmy po prostu sobie taki czarny kolor. Pyk. Gdzie to jest? Tutaj. I dajmy sobie kolorek czarny. Dach cały czas, fajnie. Tutaj widziałem, że z niektórych samochodów da się nawet cabrio zrobić. Patrz, a może coś takiego. Spoko, podoba mi. Okej, okay. Podoba mi się. I tak, na szyby oczywiście też możemy sobie nakładać. Zresztą tuningować możemy też w tej aplikacji Need for Speed Heat Studio, prawda? Tu możemy sobie z boku dać na szybę. Nie wiem, co tam możemy dać na szybę. Błoto możemy dać na szybę. Możemy zrobić złomka. No, masę rzeczy tu można zrobić. Ludzie robili nawet już w poprzednich Need for Speedach takie hardkorowe opcje w tej grze, że to szok. Tak więc no. Life's a beach. Oh yeah. Ty, tam coś było, wódka chyba. Pokaż mi. Nie. Wydawało mi się, że coś o wódka było. Life's beach. Proszę bardzo, tutaj będziemy mieli sobie. Life's is a beach. Dobra. Prawa strona. I tutaj dajmy sobie... Nie wiem, co możemy tutaj dać. Są takie typowe naklejki z poprzednich Need for Speedów też, nie? A, dajmy coś takiego. O kurde. Ale ze mnie designer, nie? Czekaj, może tutaj... Czekaj, precyzyjne ma... Więcej ustawień sterowania? O, teraz mamy precyzyjne ustawianie tego winylu. Kolor. Wow! Czekaj, co to mi się tu zrobiło? Aha, dobra, kapuję. Tylny zderzak będę musiał poprawić. To nie do końca mi się zrobiło, nie? No, tylny zderzak trzeba poprawić. Cyk. Ale będzie furka, człowieku. Dobra, dodajmy tutaj coś jeszcze. Na przykład coś takiego, hops. Sobie naklejki ponakleję, gdzie nam się podoba. Cyk. Ale tutaj z tym zderzakiem z tyłu już trzeba będzie poprawić. Więc tak, cyk. Obawiam się. Aha, muszę to. Dobra. O! Ale tutaj jeszcze jakiś kawałek jest, który
Nie wiem, czy to należy do tyłu, czy do czego. Zobaczcie, lipa jest jakaś. Nie? Tutaj jest taki kawałeczek przy tym napisie. I nie wiem, czym to edytować. To nie działa, no co jest? O nie, tam jest taki kawałeczek. Kawałeczek lakieru tam wystaje. Jakby, what? Co to jest? Dobra, spróbuję dodać jeszcze jeden winyl. Może mi to zakryje czymś. O Jesus. No, patrz, nie chcę niczym zakryć. O, w dupę, no to jak ja zrobię to moje malowanie tutaj? What? Ej. No i nie zrobię mojego malowania. Muszę to usunąć w takim razie. Wywal to. Czekaj, jak to się... Kopiuj na drugą stronę. No można to od razu skopiować, spoko. Edytuj, dodaj, usuń. O, pyk. No i to musi tu tak zostać, kurde. No nie wiem, no coś tam... No nie wymyślę nic, kurde. Dobra, chyba że zrobię coś takiego, żeby tutaj trochę to jakoś zakryć, ale może inny winyl dajmy. Ja pierdziut. Patrz, widzicie, tutaj coś jest nie tak. Może to naprawią, kurde. Muszę tutaj... No jak to zrobić? Muszę coś takiego dać. A nie dam rady tego zakryć tam. Kurde. Ty, a może na równi z tym słupkiem C zrobię? Poczekaj, no. Może się uda to jakoś tak wycyrklować, to. O. Dobra, kopiuj na drugą stronę. Cyk. Aha. Tu trzeba mieć. O, i wiem, co jeszcze możemy zrobić. Skoro już jesteśmy tacy sprytni i mądrzy, to tutaj dajmy sobie może jakieś takie przejście, może coś w tym rodzaju. Poczekaj no. O, coś takiego na przykład. Nie wiem. Kombinuję sobie, a czekaj, to z tej strony jest, tak? Tak. Cyk. Kolorek wybierzemy. Czarny. I że to niby tam fajnie jest, nie? Aha, tu trzeba mieć. O, tamten jeden fragment nie da się pomalować, widzicie tutaj? I muszę to jakoś tak wykombinować, no. No tu trzeba mieć, tu! Ej, dobrze wygląda, no, jak na... O, można od razu kopiować na drugą stronę. Kurde, tutaj tego miejsca nie mogę z tym nic zrobić. Choroba. Dobra, a można to powielić? Dodaj, zmień kolor, obróć precyzyjnie. O, nie wiem jak to tutaj zrobić. No nie, coś takiego wykombinowałem. Popsuty samochód zrobili w tej grze, no. Dobra, to co my tu jeszcze możemy zrobić? Tribale jakieś, no kurde. Dajmy jeszcze tutaj coś. Cyk. Można je odwracać w poziomie, ale musimy zrobić trochę mniejszy i go powielić kilka razy. Bo ja nie chcę, żeby on był na cały samochód, nie? Kurde, artysta. Mówcie mi, Lucek. Cyk. I teraz jak to się powiela? Kopię na drugą stronę, cyk. Czy da się tutaj edytuj? Powrót, więcej ustawień. Nie wiem, a pomoc? Chyba nie ma tutaj. Dodaj, kopiuj. Nie ma tutaj, żeby od razu sobie skopiować taki sam. Na przykład stempel zrobić. Chyba była taka opcja stempla. A to chyba w Fordzie, nie w tej deku, nie? Jakaś taka opcja stempla. Okej, okay, hops. Zwiększamy, ale sobie odbijemy chyba odwrócono i gdzie on jest? Aha! Dobra. No to nie wiem jak go odwraca w takim razie. Czekaj. Odwróć
była w pionie odwraca. Dobra. I co? Skopiowaną drugą stronę? Ale malowanie. Ty, ja udostępnię. Ciekawe, czy ktoś to pobierze. Może dostanę jakieś hajsy z tego tytułu. Ale to z tyłu można by wymienić, nie? Nie pasuje mi trochę to na tej szybie, jak już robimy coś takiego ciekawszego. One % czy jakieś takie malowanie wyścigowe? Jesteśmy jedynym, znaczy jesteśmy w 1% najlepszych kierowców w tym mieście. O! Pyk. Możemy coś tam jeszcze dodać. Graveyard. I tutaj możemy dać jeszcze jakieś takie ciekawsze naklejeczki. Może dajmy tu. Tu. Jeszcze dajmy sobie Hazard Company. Ops, jeszcze czachę poprawimy. Super. Dobra, to mamy. Teraz przód. Coś robimy tu z przodem, czy to później zrobimy sobie? Jakoś to wyszło. Takie malowanie typowo undergroundowe, wiocha totalna. Ale co, ja się nawet nie będę przejmował. Możemy coś sobie napisać. Co my możemy tu napisać? Nie wiem. Kosmos. Nie. Z naklejkami jedzie szybciej. Takie sugerowane jest, nie? Taki sugerowany napis. Ej, plusa nie można dać. Ło. Ej. Ło. Aha, bo więcej znaków nie mogę. Musimy tak skrócić. Można dać finansowane 500+. Czekaj, a na szybę jakby to wkleić? Ty tutaj dawaj. O, patrz, tu będzie pasować. Nie mogę już bardziej zmniejszyć, no. Szkoda, że jest taka ograniczona ilość znaków. Tak wygląda, jakby mój samochód finansował 500+, ale dobra to. Czekaj, można jakąś czcionkę zmieniać, czy zmień kolor? Żeby ciekawiej było, nie? Robię fotkę na Insta, ja pierdolę. Czekaj, ja chcę, muszę sobie ten... zapisz. Nowy. I... da się to udostępnić? Dobra, to. Dobra, pokaż mi furę. Podgląd auta. Pokaż to. No nie obracaj się, kurde, bo cię nie złapię. Pierwsze malowanie. No nic, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Wpadnijcie na mojego Instagrama przy okazji. Trzymajcie się i do następnego. Hejka.